tutaj przywołał, jest pośród nas. Oto kapłan postawił przed naszymi oczami Jezusa Eucharystycznego. Dawid w jednym z psalmów mówi: zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, dlatego nie zachwieje się moja dusza. Pan, kiedy jest stawiany przed naszymi oczyma, wzmacnia naszą duszę, która nie zachwieje się, nawet wówczas, gdy doświadczać będzie życiowych burz. Patrząc w Jego oblicze, oddawajmy Panu chwałę. Niech z naszych ust, a przede wszystkim z naszego serca, płynie pieśń chwały, pieśń uwielbienia. Się lękamy, kiedy wpatrujemy się w zło, wówczas chwieje się nasza dusza. Tak trudno jest Panu zaufać. Dawid, który przeszedł w swoim życiu przez bardzo trudne i bolesne doświadczenia, w pewnym momencie mówi: dusza się chwieje dlatego, że traci sprzed oczu obecność Pana. Dlatego odkąd zaczął stawiać sobie Pana przed oczy, jego dusza już się nie chwiała. Lękamy się, martwimy, bo tracimy z pola widzenia naszego Pana.
Dlatego adoracja zawsze podnosi nasz wzrok, odrywa nas wzrok od tego, co budzi lęk i niepokój i kieruje na Pana, bo On napełnia duszę pokojem. Zło, które się pojawia, ono nie jest wieczne, pojawiło się i zniknie, ma początek i ma koniec, a Pan jest, On jest, wciąż jest, dla nas jest. Popatrz na Jezusa. On stał się człowiekiem. Przychodzi, byś ty mógł być zdrowy. To jest ten człowiek, przez którego Bóg objawia całą swoją miłość i wylewa wszelkie łaski, również te, które potrzebujemy, łaski uzdrowienia i uwolnienia. I one płyną, te łaski płyną na ciebie. Duch Święty, moc wysoka, płynie od tego ołtarza, bo Jezus jest źródłem. Pozwól Mu teraz wniknąć w każdą twoją ranę. Pozwól Mu wniknąć w każde twoje trudne doświadczenie. Zaproś Go, powiedz, przyjdź Panie do tej rany. Przyjdź do tego trudnego wydarzenia. Przyjdź do tej relacji małżeńskiej, rodzinnej. Przyjdź do tej choroby. Przyjdź do tego zniewolenia. Przyjdź do tej słabości. Pan jest. Abyś ty był zdrowy, On jest dla ciebie. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do ciebie, bowiem udzieliłeś nam łaski. Powiedziałeś, przyjdźcie, ja was pokrzepię poprzez twoje słowo. Panie, otwieramy się na twoje pokrzepienie poprzez twoją obecność. Otwieramy się na twoje pokrzepienie, które wytryska z każdej twojej rany i pokazujesz nam, że moc w słabości się doskonali. Jezu, uwielbiam Cię w sercu, uwielbiam Cię, Panie, w moim życiu, uwielbiam Cię w moim małżeństwie, uwielbiam w mojej rodzinie i oddaję Ci chwałę. Panie, bądź uwielbiony w każdym doświadczeniu, z jakim tu jestem, w każdym bólu i cierpieniu. Bądź uwielbiony w każdej trudnej sytuacji. Zamiast narzekać, martwić się i niepokoić, ufam Ci, Jezu, i oddaję Ci chwałę. Wznoszę swe oczy ku Tobie, by nie zachwiała się moja dusza. Wielbię Cię, Panie, aby żadne zwątpienie i lęk nie ogarnął moje serce. Przyjmij, Jezu, to moje uwielbienie, jako też znak mojego zaufania do Ciebie.
silnej dłoni swej. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Jezus przychodzi do każdego z nas. To On jest tym, który działa. On wchodzi w konkretne Twoje życie. On zabiera wszystkie Twoje ciężary. Jeśli postawiłeś dom, cały dom na głowie, On ten dom zdejmuje. Jeśli mówiłeś, niechaj mnie krew zaleje, On cię uwalnia od tych słów, od sytuacji, wylewu. On uwalnia też ciebie od depresji i problemów umysłowych. Niwecząc moc złych słów. Dlatego wyrzeknij się tych złych słów. Wyrzeknij się braku przebaczenia, urazy. Wyrzeknij się narzekania, użalania się nad sobą, martwienia się, wyrzeknij się złości, gniewu, egoizmu, pychy. Wyrzeknij się wobec Jezusa. Wyrzeknij się tego, co może cię od Niego oddzielić,
co może zamknąć Twoje serce, wyrzeknij się. I tak jak kapłan postawił Jezusa przed Twymi oczyma, Ty postaw Go przed swoją duszą. Niech tam On będzie, by Twoja dusza się nie chwiała. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest stabilne miejsce, tam ziemia się nie trzęsie, tam nie dzieje się nic złego, tam wszystko obraca się ku dobremu. Pan jest przy Tobie, Pan jest z Tobą, Ty jesteś z Nim. Kiedyś podszedł do paralityka nad sadzawką Betesda i przyniósł mu uzdrowienie. Powiedział do niego: wstań, weź swoje nosze i idź do domu. Paralityk mu zaufał, bo spotkał kogoś, kto może po raz pierwszy zainteresował się jego życiem, poświęcił mu czas, rozmawiał z nim. To budzi zaufanie, to rodzi przyjaźń. Pan podchodzi do ciebie. On rozmawia z tobą, mówi dobre słowa, piękne słowa. Mówi: Bóg cię kocha. Ojciec sam was miłuje. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Pan zapewnia nas o swojej miłości, o miłości Boga, która jest uzdrowieniem. Ona jest nad tobą, jest w tobie. Tam, gdzie ty spotykasz się w swoim sercu z Bogiem, jest miłość Boga. Jak pisze święty Paweł, ona jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Pozwól tej miłości, aby przepływała przez każde trudne doświadczenie. Pozwól tej miłości, aby płynęła do każdej trudnej relacji. Pozwól tej miłości, aby płynęła do tych sytuacji, o których chciałeś zapomnieć, od których chciałaś uciec. Pozwól tej miłości, aby była światłem w ciemnościach, mocą w słabości, radością w smutku. Panie Jezu, wejrzyj na tych, którzy z jakiegoś powodu włożyli na swoje głowy ciężary i z tego powodu cierpią, mają problemy w kręgach szyjnych. Wejrzyj na tych, którzy nie chcieli się ukorzyć, uznać czyjegoś autorytetu i mają problemy w stawach kolanowych. Wejrzyj, Panie, na tych, którzy z jakiegoś powodu, wypowiadając nierozważne słowa, popadli w depresję, może mają problemy psychiczne, może doświadczyli wylewu. Jezu, wejrzyj na tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach i tych, którzy z nami się łączą, i na tych, których Tobie polecamy. Jezu, uwolnij od tych negatywnych skutków naszego złego myślenia, mówienia, patrzenia, postępowania. Uwolnij, Panie, od każdego doświadczenia duchowego, które ma wpływ na stan naszego ciała. Niech te duchowe doświadczenia negatywne, niosące spustoszenie i śmierć, całkowicie teraz będą unicestwione. Jezu, polecam Ci tu obecnych, którzy doświadczają bólu stawów, bólu kręgosłupa i kości i mają problemy ruchowe i ich stawy są zwyrodniałe i mają nadciśnienie i cukrzycę i bóle głowy.
i problemy ze snem. Wciąż są zmęczeni, nie mają sił. Wejrzyj, Jezu, na wszystkie problemy zdrowotne, których źródłem są problemy duchowe. Złość, gniew, martwienie się, narzekanie, lęk, użalanie się nad sobą, nienawiść, zawiść, uraza, brak przebaczenia. I mocą swego Świętego Ducha uwolnij. Jezu, powiedz tak, jak powiedziałeś do tego paralityka. Wstań, weź swoje nosze i idź do domu. Niech zatem wszyscy tu obecni, Panie, mocą Twojego słowa, które wyraża się w znaku krzyża, przez które wylewasz łaski na każdego z nas. Niech wszyscy tu obecni, polecani Tobie, ci, którzy z nami się łączą, jak ten paralityk, staną i biorąc swoje życie, tak jakie ono jest, powrócą do tych miejsc, w których będą mogli kochać, przebaczać, dawać miłość. Przyjdź, Duchu Święty, i wylej się na wszystkich tutaj obecnych, a w sposób szczególny na spragnionych miłości. Przyjdź, Duchu Święty, wylej się na małżeństwa, których brakuje miłości. Przyjdź, Duchu Święty, wylej się na rodziny, których brakuje miłości. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy pragną miłości, którzy oddaliby za miłość wszystko. Przyjdź, Duchu Święty, o Tobie jest napisane, że jesteś miłością, mocą z wysoka, źródłem, że jesteś żywą wodą, która wytryska ze źródła, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Niech zatem Twoja obecność, Duchu Święty, przenika nas i pomaga nieustannie wpatrywać się w Pana, obecnego w tym Najświętszym Sakramencie, i dostrzegać Go w każdym człowieku, byśmy, kochając Go tą samą miłością, mogli też otwierać swoje serca na tych, których Ty stawiasz na naszej drodze. Panie Jezu, przez dar Twego kapłaństwa i w Twoje imię zdejmuję te ciężary z głów tych, którzy je tam postawili. Rozwiązuję każde wypowiedziane słowo, które związało z konkretną chorobą, a także przez dar Twego kapłaństwa zabieram od nich ten ból stawów i kości i problemy ruchowe. Niech łaska Twojego Ducha Świętego dotknie ich teraz i uzdolni do chodzenia w chwale, którą Ty jesteś. Spraw, Panie, aby mocą tego błogosławieństwa prostowało się nasze życie, byśmy już nie byli pochyleni. Ty, Jezu, na drzewie krzyża byłeś wyprostowany. Ty, prawdziwy człowiek, zamieniłeś hańbę krzyża, przekleństwo krzyża w błogosławieństwo i chwałę. To, co było końcem, zamieniłeś w początek, nieszczęście w szczęście, śmierć w życie, przekleństwo w błogosławieństwo, choroby w zdrowie, zniewolenie w wolność. Oto teraz w imię Twoje, Jezu, pragnę pobłogosławić tu obecnych, a Ty mocą Ducha Świętego przemień w ich życiu, małżeństwie, rodzinie całe to zło w dobro, nienawiść w miłość, urazę w przebaczenie,
przekleństwo w błogosławieństwo, w chorobę w zdrowie, zniewolenie w wolność, śmierć w życie. Spraw, aby wszyscy tu obecni powrócili do zdrowia. Ty, Panie, niesiesz nam uwolnienie i uzdrowienie. Ty jesteś miłością Ojca. Ty jesteś znakiem Bożego miłosierdzia. W Tobie objawiła się cała miłość. Niech to błogosławieństwo da każdemu z nas nie tylko to, o co Cię prosi, ale również to wszystko, co Ty przygotowałeś dla uczestników tych rekolekcji. Wzywam Cię, Duchu Święty, w imię Jezusa, w błogosławieństwie, które za chwilę będzie wszystkim udzielone Najświętszym Sakramentem. Wzywam Cię, Duchu Święty, w znaku tego krzyża, który będzie uczyniony Jezusem Eucharystycznym. Wzywam Cię, Duchu Święty, nad każdą osobą tu obecną, aby w niej dokonało się wszystko, co Jezus przygotował. Wzywam Cię, Duchu Święty, nad każdą rodziną tu obecną i reprezentowaną, nad każdym małżeństwem obecnym i reprezentowanym. Wzywam Cię, Duchu Święty, nad każdą osobą, która na noszach modlitwy została przyniesiona na te rekolekcje. Niech też w znaku tego krzyża spłynie najświętsza krew Zbawiciela na Was, na Wasze rodziny, na Wasze małżeństwa, na każdą chorobę, na każdą ranę, gdyż o tej krwi napisano, krwią z Jego ran zostaliście uzdrowieni. Módlmy się. Boże, któryś w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Siostry i bracie, nakreślę teraz znak krzyża nad Tobą, Najświętszym Sakramentem. Ty ten znak krzyża nakreślisz na sobie, ale kreśląc go na sobie, zrób to z taką intencją, że kreślisz go nad swoim życiem, małżeństwem, rodziną, pracą. Błogosławić to dobrze mówić, dobrze życzyć. Bóg zawsze dobrze mówi, a Słowo Jego się spełnia. Dziś Pan wypowie nad Tobą Słowo w znaku krzyża, który jest znakiem miłości. A w tym znaku też zawiera się uwolnienie, uzdrowienie i dobre samopoczucie. Przyjmując to błogosławieństwo, wiedz, że to, co ono w sobie zawiera, wypełni się przez Twoją wiarę w życiu Twoim i Twojej rodziny. Tego pragnie Bóg, tego pragnie Ten, który Ciebie tu zaprosił, Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, dzięki któremu wracasz do zdrowia. W czasie tego błogosławieństwa też polecę wszystkie osoby, które się łączą, aby dokonało się w nich również to, o co proszą i co Pan dla nich przygotował.